Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że nas słychać i widać. Czas na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway TV. Od razu pierwszą prośbę, jaką mam, to żebyście napisali w komentarzach, czy wszystko jest w porządku, czy nas widać, czy nas słychać, no bo to jest przecież najważniejsze. Czas na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway TV. Z nami gość wyjątkowy jest i on, Jakub Miśkowiak. Witam cię serdecznie, serdecznie Jakub. Witam, dobry wieczór. Oczywiście na samym początku tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań na naszym live czacie. O, już widzę pierwsze komentarze, że wszystko działa, wszystko dobrze, to jest już najważniejsze dla prowadzącego, ulga, już kamień z serca mi spadł. Zachęcam, żebyście zadawali pytania, te najciekawsze, najfajniejsze w waszym imieniu będę tutaj wyświetlał na dole i będziecie mogli sobie z Kubą w ten sposób taką interakcję stworzyć i porozmawiać. Ja oczywiście też mam tutaj kilka pytań przygotowanych. Zachęcam oczywiście tradycyjnie do subskrybowania naszego kanału oraz do lajkowania, aby doskonale wiecie. Zacznę od gratulacji, bo za tobą bardzo fajny weekend. Zwycięstwo w łańcuchu herbowym miasta Ostrów Wielkopolski, do tego trzecie miejsce w Lesznie na testimonialu Tobiasza Musielaka, także bardzo fajna końcówka sezonu. A dziękuję bardzo. No, cieszę się, że ostatni weekend żużlowy był taki fajnie zakończony z mojej strony. W sobotę miałem trzecie miejsce, w niedzielę udało mi się zwyciężyć w tym łańcuchu. Więc bardzo mnie to cieszy, szczególnie to zwycięstwo w tym łańcuchu herbowym, bo też mój wujek miał też takie same tam trofeum, więc fajnie, że mi też się udało zapisać w historii jako zwycięzca łańcucha herbowego. No, tradycja została podtrzymana. Teraz zastanawiam się, jaki będzie trzeci Miśkowiak, który kiedyś w przyszłości wygra. Może też będzie taka historia. Gdzie było łatwiej, jeśli chodzi o ściganie, może łatwiej to może nie do końca dobre słowo, gdzie fajnie się po prostu jeździło, na którym torze, Leszno czy Ostrów, gdzie lepiej się czułeś? No wygrałeś w Ostrowie, przepraszam, że ci przerywam, no ale niekoniecznie tam, gdzie się osiąga lepszy wynik, musi być lepszy tor. Myślę, że tutaj i w Lesznie, i w Ostrowie są świetne tory do ścigania i tu mi się dobrze jeździło. Wreszcie był taki tor trochę po opadach, po której był trochę twardszy, ale myślę, że na zakończenie sezonu dwa świetne tory do ścigania, na których każdy lubi jeździć. No właśnie, biorąc pod uwagę, że połowa października, to trzeba to docenić. Czy to były twoje ostatnie zawody w tym roku, czy jeszcze nie? Czy to jest koniec sezonu dla Jakuba Miśkowiaka? Tak, to były ostatnie moje zawody, więc na ten sezon jest zakończony. Wakacje już jakieś masz? Urlop zaplanowany, czy to wszystko jest na razie na fazie planowania? W fazie planowania jeszcze nie było tak głowy do myślenia nad tym. Tutaj już pojawia się pytanie, które zresztą sam z ciekawości chciałem zadać, tak jak często dzwonią do Audiotele i prowadzący się pyta, dokąd się dodzwoniliśmy, no to ja mogę zadać pytanie, gdzie się połączyliśmy, gdzie jest Jakub Miśkowiak w tym momencie, w jakiej miejscowości? A teraz jestem w moim domu rodzinnym w Rawiczu. Tak, bo tutaj już pojawiło się pierwsze pytanie, gdzie mieszka pan Miśkowiak, czy mieszka koło Piły? Jeden z użytkowników pyta się od razu tutaj na live czacie. Czyli Jakub jest w tym momencie w Rawiczu. Masz na sobie koszulkę włókniarza Częstochowa, więc jeżeli zadam pytanie żużlowcem, jakiego klubu jest w tym momencie Jakub Miśkowiak, to odpowiedź będzie? Włókniarz Częstochowa. Włókniarz Częstochowa, to można się było tego spodziewać. A czy wraz z rozpoczęciem 2024 roku pracodawca w Polsce u Jakuba Miśkowiaka ulegnie zmianie? No, na pewno nie była to dla mnie łatwa decyzja, ale w przyszłym roku nie będę startował jako zawodnik Włókniarz Częstochowa. Częstochowa zawsze będzie i jest mi w sercu bardzo blisko. Też dziękuję temu klubowi, co dla mnie zrobił, bo najlepsze w sumie
rezultaty do juniora i osiągnięcia osiągałem w tym klubie, więc zawsze mi będzie ten klub, to miejsce bliskie, ogólnie Częstochowa. I nie mówię, że kiedyś nie wrócę, bo mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę i jeszcze będę reprezentował te barwy jako jeszcze mocniejszy zawodnik, bardziej punktujący i dawający swojej drużynie lepsze zdobycze. No, spędziłeś w Częstochowie 5 lat, więc tutaj wielu kibiców w Częstochowie traktujecie jak wychowanka i myślę, że to nie jest przesadą i też się zgodzisz, że jesteś takim troszeczkę w dużym cudzysłowie, no, takim prawie wychowankiem tego klubu, no bo wiemy, jak ważny jest okres żużlowca, kiedy zaczyna, to wtedy tak naprawdę stawia te pierwsze kroki, szlify, więc a Włókniarz no, już na zawsze będzie w twoim CV jako ten jeden no, z pierwszych klubów, gdzie zaczynałeś karierę. Dokładnie tak, więc Włókniarz naprawdę zaczynałem tam i jako pierwszy mój ekstraligowy klub, więc tam się rozwinąłem i zawsze o tym będę pamiętał, więc to miejsce zawsze będzie mi bliskie. Jakub Miśkowiak przed chwilą, proszę Państwa, potwierdził, że nie będzie reprezentował barw Tauron Włókniarza Częstochowa w przyszłym sezonie. Jedno z pierwszych podstawowych pytań, jakie się teraz nasuwa, to dlaczego? Dlaczego Jakub Miśkowiak decyduje się na zmianę klubu? Tak jak mówiłem, nie była to dla mnie łatwa decyzja, ale czasami myślę, że warto się zmienić, żeby też iść do przodu i rozwinąć się jako zawodnik. Inne miejsce, inny tor, więc myślę, że rozwinie to mnie i ukształtuje jeszcze bardziej jako zawodnika pod względem jeździeckim i jeszcze lepiej będę jeździł na motocyklu i więcej dawał od siebie na nim. Czyli rozumiem, że w Częstochowie już doszedłeś do ściany pod tym względem takim właśnie rozwoju, że już czujesz gdzieś tam wewnętrznie, że no, ten rozwój w Częstochowie nie byłby tak szybki, gdzie indziej, jeżeli pójdziesz. Tak? Nie mówię, że w Częstochowie nie rozwinąłbym się też, ale nigdy nie wiadomo, czy się dobrze zrobi, czy się zostanie, czy się przejdzie do innego, więc mam nadzieję, że zmiana dla mnie będzie na plus i będę jeździł jeszcze lepiej i będę się rozwijał moją karierę jeszcze bardziej. A kiedy w twojej głowie kiełkowała się ta myśl, żeby zmienić klub? Kiedy przyszedł ten moment, kiedy stwierdziłeś, tak, muszę coś zmienić w swojej karierze? Myślę, że było to jakoś w połowie sezonu, kiedy mi też tak nie szło i sobie tak myślałem, że chyba czas na zmiany, trzeba coś zmienić, jakieś nowe wyzwanie przede mną, więc zmiana tutaj klubu będzie tutaj z mojej strony na plus. Rozumiem, że klub pewnie prowadził z tobą jakieś negocjacje, chciał cię zatrzymać. Jak to wyglądało od tej strony i kiedy też poinformowałeś klub, że no, raczej nie będę jeździł w Częstochowie dłużej. Dokładnie tutaj z klubem rozmawialiśmy na ten temat i tutaj z prezesem zawsze mamy świetne relacje, więc nic za jego plecami nie było robione, więc o wszystkim też wiedział i kiedy poinformowałem, było to myślę przed playoffami. Czyli już przed playoffami to była też taka już definitywna decyzja, czy to było na zasadzie no waham się, nie chcę mówić, że zostanę, nie chcę mówić, że odejdę, czy już wtedy przyklepałeś mu, powiedziałeś prezesie, no jest taka sprawa, że ten sezon jest dla mnie tak. ostatni. Jeszcze była taka definitywna, no nie było mi łatwo, bo bardzo ciężko było tą decyzję podjąć, ale mam nadzieję, że nie będę tego żałował w przyszłości. Czy Jakub Miśkowiak zna już swojego pracodawcę na kolejny sezon? Tak, ja wiem, gdzie już będę jeździł, ale teraz mam jeszcze ważny kontrakt z Włókniarzem, więc mówić tutaj medialnie tego nie mogę. A czy twoje ulubione kolory to żółty i niebieski? Niebieski na pewno. Niebieski tak, żółty tej kombinacji niekoniecznie mówisz. Tak, bardziej niebieski. No, myślę, że tutaj oczywiście te doniesienia medialne
To, że też zawodnicy właśnie, tak jak Jakub tutaj mówi, ma ważny kontrakt, więc podejrzewam, że też ze względów właśnie kontraktowych nie chcę tutaj zdradzać oficjalnie przyszłego pracodawcy, no ale no, możemy tutaj my, kibice, dziennikarze, dywagować i że no, będzie to raczej Stal Gorzów. Kuba, rozumiem, że no, nie chcesz tego powiedzieć właśnie ze względu na to, że no, sam jeszcze jesteś w koszulce włókniarza Częstochowa. Kiedy ta decyzja będzie ogłoszona, że jesteś w nowym klubie? Tak zapytam. No, decyzja będzie ogłoszona, jak będzie okienko transferowe, czyli w listopadzie, wtedy będzie można podpisywać kontrakty, A to będzie więc. od razu pierwszego dnia? Już wiesz, że tak? A nie wiem jeszcze w sumie, kiedy to będzie ogłoszone, więc zobaczymy, jak to będzie. Sam jeszcze do końca nie wiem. Czy to będzie klub z zachodniej Polski? A nie wiem, nic takich rzeczy nie będę tutaj mówił. Jasne. Rozumiem, jaka jest sytuacja. Do tego jeszcze na pewno wrócimy, co będzie o przyszłości, ale wróćmy sobie jeszcze do tego roku, no bo to jest jednak rok, miesiąc podsumowań, połowa października. Niedawno zakończył się sezon, więc wróćmy do tego, co było. Jedno z pytań, co sprawiło, że włókniarz miejscami męczył się wręcz na własnym torze w trakcie sezonu, pyta jeden z naszych widzów. Dokładnie tak było. Myślę, że przyczyna też jest w tym, że czasami jak trenowaliśmy, to był tor fajnie przygotowany, a na przykład często dosyć się zdarzało, że mecze były zagrożone i tory też były przykryte plandeką, więc trochę gdzieś w naszych głowach tam to zamieszało i ustawienia myślę, że musiały ulec zmianie. Kiedy na treningu wszystko gra i fajnie naprawdę jedzie, to później sugerujesz się treningiem, więc czasami tak naprawdę lepiej było nie trenować, tylko przyjeżdżać na mecz, tak jak robili to przeciwnicy. No to może faktycznie tak należało robić, bo Leon Madsen powiedział, że no to był właśnie nasz największy problem, nasz i włókniarza, że trenowaliśmy i co mecz to po treningu na meczu okazało się, że jest inny tor, inna nawierzchnia. To może w pewnym momencie trzeba było właśnie tak postąpić, że przestać trenować i przyjeżdżać od razu na spotkanie, wiedząc, że ten tor i tak będzie inny za którymś już razem. Dokładnie, może by tak było lepiej, ale wiadomo, ja też jazdy jakoś sporo nie miałem, więc dla mnie każdy trening był tutaj cenny i każda jazda, więc starałem się jeździć jak najwięcej też się ścigać na treningach spod taśmy, żeby mieć tutaj cały czas kontakt z maszyną startową i jazda w kontakcie, żeby była. A to zawsze pogoda sprawiała, że ten tor był inny, czy zawsze można zwalić na pogodę, która płatała figle, jeśli chodzi o tor? Myślę, że kilka razy tak było, a kilka razy też był może delikatnie inaczej przygotowany, ale to też na pewno pogoda też dużą rolę w tym odgrywała. Myślę, kiedy jest upał, no to ten tor też trzeba na bieżąco tutaj pilnować, żeby się nie zmieniał, na bieżąco lać wodę, więc to też był czasami może przeszkodziło, ale też przecież mieliśmy dobre mecze na torze w Częstochowie, więc myślę, że no w niektórych meczach na pewno nam to przeszkodziło. No tak, bo wielu kibiców zastanawia się, kibiców włókniarza, czy można wszystko zwalać na tor, no bo jednak chociażby Leon Madsen udowadniał w trakcie tych meczów domowych, że ścigać się potrafi, że trzeba mieć po prostu dobry sprzęt. I czasami kibicom się wydaje, możesz się teraz za chwilę z tą tezą nie zgodzić, że to jest taka często wymówka żużlowców, że po prostu jeżeli na coś zwalić, to najlepiej zwalić na tor. I wtedy mamy czyste ręce. Czy uważasz, że czasami to tak to wygląda, że żużlowcy idą na łatwiznę i zwalają na tora, a nie szukają winy czasami u siebie? Ja wiem, że no możesz się z tym nie zgodzić. Jak ty uważasz? Myślę, że to jest tak, że kiedy przygotowujemy się do meczu, to trenujemy na torze.
i ten tor jest fajnie przygotowany, wszystko fajnie gra. Ustawienia sobie złapałeś i przechodzi mecz i zakładasz te same ustawienia na pierwszy bieg i od pierwszego biegu nie trafiasz z nimi i przegrywasz. Przyjeżdżasz trzeci albo czwarty i już ten mecz nie układa się po twojej myśli. Później jest mało czasu, robisz nerwowe ruchy, nerwowe zmiany i też to nie wychodzi. I dopiero gdzieś w trzecim, czwartym biegu łapiesz te odpowiednie ustawienia, a mecz już ucieka, więc to, że jest inny tor, to myślę, nie jest jakaś wymówka, tylko mamy w głowie to, co było 2 dni wcześniej na treningu, czy dzień wcześniej i sugerujemy się do tego i czasami myślę, że jest to też niedobre sugerować się, więc czasami nam to przeszkadza. A jak wyglądają takie kuluarowe rozmowy, jeśli chodzi o przygotowanie toru? Każdy podchodzi do was, menadżer, do każdego z osobna i się pyta, jakie macie preferencje, jaki chciałbyś tor, czy to jest jakieś wspólne rozmowy, czy właśnie indywidualne? No bo też to niezbyt często się o tym mówi. Jak wyglądają takie właśnie rozmowy na treningach, jeśli chodzi o przygotowanie toru? Zakładam, że toromistrz też uczestniczy w takich dyskusjach, no bo masz 7 zawodników, czasami 8 zawodników w drużynie, tak? No i często ciężko jest trenerowi czy toromistrzowi przygotować taki tor, żeby każdemu pasował, bo każdy gdzieś tam ma jakieś inne preferencje. Jak to wygląda? Dokładnie, najczęściej tutaj z trenerem, trener do każdego zawodników podchodził i pytał się, co myśli o tym torze i jaki by chciał, ale zawodników w drużynie jest w sumie 8 i myślę, że ciężko będzie zawsze zrobić tor, żeby każdemu zawodnikowi pasował w 100%. Zawsze ktoś będzie miał jakieś tutaj uwagi co do zrobienia i przygotowania toru. No właśnie, no mówi się, że tor powinno się robić pod tych troszeczkę słabszych zawodników, zwłaszcza pod juniorów, tych mniej doświadczonych, bo ktoś klasy światowej no zawsze sobie na każdym torze teoretycznie powinien poradzić. No ale ten temat już można powiedzieć odłóżmy na bok, temat toru. Jakub, gdybyś był kibicem Włókniarza Częstochowa i oglądał samego siebie na torze w meczach Włókniarza w sezonie, to co byś powiedział o tym zawodniku, o Jakubie Miśkowiaku z tego sezonu? Byś go pochwalił, byś go skrytykował, byś powiedział, no chłopak pojechał dobrze, albo wręcz przeciwnie, no kurde, ten Kuba Miśkowiak w tym sezonie to jednak mógł nam troszeczkę bardziej pomóc. Co bym powiedział o sobie? Myślę, że trochę bym siebie skrytykował, bo miałem tam dużo biegów, gdzie po trasie też traciłem punkty. Gdzieś tam zostawiałem miejsce, gdzie zawsze każdy lubi wchodzić, gdzieś pod łokieć, czy czasami też błędy robiłem, tak jak mówię. I były też dobre mecze, ale były też słabsze te mecze, więc. No, w Częstochowie ten tor myślę jest dosyć też prosty dla przeciwników i każdy, kto przyjeżdża, to raczej lubi jeździć na tym torze i jest dosyć prosty do ścigania, więc większość lubi jeździć. Więc tak jak mówię, bym siebie skrytykował i mogę powiedzieć, że chyba lepiej radziłem sobie na meczach wyjazdowych. No tak, to też jest znamienne. Też Marek Cieślak w jednym z wywiadów powiedział niedawno w przeglądzie sportowym, że właśnie to jest problem. Jakub tak zdiagnozował twój problem, że tak ta sinusoida, te wahania formy, że masz 2-3 mecze bardzo, bardzo dobre, a na chwilę, a potem jest taki zjazd, że to jest albo bardzo dobrze, albo bardzo słabo. Czasami brakowało tej takiej właśnie stabilności. Czy też tak uważasz, że to jest twój jeden z największych problemów, albo był w tym sezonie? Myślę, że tak, bo początek sezonu kilka meczów miałem słabych. Później gdzieś trzeci, czwarty mecz, tam już te zdobycze były nawet dwucyfrowe, bardzo dobre mecze. Później był znowu ten zjazd takiej tej formy i później cały czas pracowałem, żeby znowu wrócić do tych dobrych zdobyczy punktowych. I myślę, że na te mecze w playoffach udało mi się coś tam więcej dorzucić mojej drużynie, żeby po prostu jak najwięcej dorzucić tych punktów. A w skali szkolnej, jaką ocenę byś sobie wystawił za ten rok?
Ciężko tu powiedzieć, ciężko tak siebie oceniać, ale myślę, że wyżej niż 3 chyba bym sobie nie dał. I dostatecznie to taka trójka, tak mówisz? 3, tak, dokładnie. Bez plusa, trójka, sama truja. Sama trójka. No gdzieś tam na szkole czy na studiach byś zdał, tak, z trują, aczkolwiek wiadomo, zawsze wymagania są takie, żeby było ciut lepiej do czwórki czy do piątki, jednak tak uważasz. Zabrakło i myślę, że kibice też mogliby się z tym zgodzić. Tak patrzę sobie na live chat. Czy są jakaś kolejna porcja pytań od naszych widzów? Tutaj było pytanie, zaraz je znajdę. Mianowicie, o jest, już się wyświetla. Proszę zapytać Jakuba, czy dobrze mu się jeździ na gorzowskim torze? Na Gorzowskim Torze, no myślę, że dobrze mi się jeździ. Miałem też okazję ścigać się tam w Lidze już kilka razy. Pamiętam, bardzo dobry występ tam miałem, 14 punktów za juniora w 2021. Rok później, w 2022, też miałem dobrze, bo 13 chyba zrobiłem. Więc zawsze, kiedy tam jeżdżę, to dobrze mi się jeździ. I zawsze pasuje, ale to jest też dobór dobry z ustawieniami oraz silnikami na dany dzień i pogodę. A czy to jest najtrudniejszy tor techniczny w Polsce? Myślę, że czy najtrudniejszy? Myślę, że jeden z trudniejszych na pewno. Ja też myślę, że lubię takie trudniejsze tory, więc. Zawsze, kiedy tam przyjeżdżałem, to też mi się dobrze jeździło i nie sprawiłem jakichś kłopotów, więc zawsze się dobrze tam czułem i fajnie mi tam się jeździ. To, żeby tak nie skakać po tematach, to kolejne pytanie o tor od naszego kolejnego widza. Na którym torze w Ekstralidze najtrudniej ci się dopasować? No pewnie też chodzi może nie tyle co też o ustawienia motocykla, co po prostu o samą jazdę, który tor gdzieś tam, no, nie przepadasz za nim. Najcięższy, myślę, do ustawień takich motocykla to jest chyba tor w Grudziądzu. Tam jest taki dosyć specyficzny i ciężko tam dopasować jest dosyć motocykl. A jeśli chodzi no bo jeśli chodzi o geometrię, no to o Gorzów, tak? Tu się Myślę, że zgadza. tak, Grudziądz też jest dosyć taki cięższy. Ma trochę te łuki takie, że trzeba motor przytrzymać. Więc myślę, że to jest Gorzów i Grudziądz. Lublin też jest dosyć też taki, gdzie te łuki są długie, proste i delikatnie trzeba zawrócić, więc Lublin, Grudziądz i Gorzów takie tory jedne cięższą geometrią. No a Częstochowa, jak wspomniałeś, tor łatwy do jazdy. Tak, bardzo przyjemny do jazdy, myślę dla każdego. Jest to Częstochowa, Leszno też jest bardzo fajny tor, Wrocław. Więc są takie tory, gdzie myślę, że większość zawodników lubi jeździć. Tym razem mamy pytanie chyba od kibicki włókniarza Częstochowa, z kim miałeś najlepsze relacje z drużyny, z kim najlepiej się dogadywałeś, zakumplowałeś na przestrzeni tych 5 lat w Częstochowie? Myślę, że z każdym miałem dobry kontakt z całej drużyny. Na pewno taki najlepszy chyba kontakt to miałem z Kasprem Woryną, bo już też jest któryś rok w tym klubie i zawsze fajnie się tutaj dogadywaliśmy. A jakie jest takie twoje najpiękniejsze, najfajniejsze wspomnienie z jazdy z włókniarza? Czy jest taki moment w trakcie tych 5 lat, trochę tych meczów było, trochę tych fajnych momentów było, który wspominasz najlepiej, najfajniej? Najfajniej myślę, że wspominam te wywalczone dwa brązowe medale. Było to 2019 roku w Zielonej Górze i 2022 na torze w Częstochowie. To takie dwa najlepsze.
momenty. A taki konkretny mecz, jakbyś miał powiedzieć, że o, to był mój mecz, który wyszedł mi na 100%, po prostu jestem z niego do dziś dumny, super mi się wtedy jechało, wszystko mi wychodziło. Jest taki mecz? Tak, myślę, że na to, że w Częstochowie jest to mecz przeciwko drużynie z Gorzowa, to zrobiłem 15 punktów w 6 startach i mecz na wyjeździe w Gorzowie, gdzie zrobiłem 14 punktów w 5 startach. Tak, pamiętam te mecze i nieprzypadkowo też to było w Gorzowie. Na początku rozmowy wspomniałeś, że no, zmieniasz klub, bo chcesz zrobić jakby kolejny krok do przodu w swojej karierze, chcesz szybciej jakby chcesz przyspieszyć proces rozwoju swojej kariery. W takim razie zapytam, czego najbardziej, czego nauczyłeś się w Częstochowie, co, w jakich elementach? No, to był newralgiczny moment twojej kariery, bo to był tak naprawdę początek twojej kariery, więc można powiedzieć, że uczyłeś się wszystkiego, ale jakbyś miał się cofnąć 5 lat i teraz zestawić sam siebie, no to gdzie widzisz ten największy progres? Myślę, że progres największy był taki w trzecim moim sezonie jazdy we włókniarzu, kiedy w sumie zrobiłem najlepszą średnią w lidze w mojej karierze i też udało mi się walczyć złoty medal w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów. To był taki najlepszy chyba mój sezon i wtedy zrobiłem taki krok delikatny w przód. A później, rok później też miałem, myślę, dobry sezon. Pod względem punktowym było tych punktów chyba jeszcze więcej niż w tym roku, co Mistrza Świata zdobyłem, ale średnia była delikatnie gorsza, ale myślę, że też był delikatny progres, choć ten sezon był choć trochę cięższy dla mnie, bo wiadomo, te wszystkie tytuły to trzeba było bronić. A też zmagają się z jakimiś tam problemami sprzętowymi. Tak, tu mam na podglądzie właśnie twoją średnią 2021 rok 1,9, średnia biegowa 1,965, no to prawie 2 punkty na bieg i 13 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Ekstraligi. Rok później ciut słabiej, ale też dobrze, 1,860, więc to były takie dwa bardzo dobre sezony. No a w tym sezonie średnia 1,448, czyli bardzo duży spadek formy. No i w takich sytuacjach często wielu kibiców, ekspertów, dziennikarzy mówi wprost. Jest to też spowodowane przejściem z wieku juniora do seniora, że ciężko zawodnikom, nie wszystkim, ale w większości przejść suchą stopą, mówiąc kolokwialnie, do wieku seniora. Czy ty też właśnie odczułeś, bo Mateusz Świdnicki chociażby też to powiedział po tym sezonie, że, no, że przeskok jest bardzo duży, bo tracisz lwią część zawodów juniorskich, no i trzeba sobie z tym radzić. Dokładnie tak, jest to trochę duży przeskok, myślę, bo kiedy masz dużo tych zawodów juniorskich i jeździsz z jednej na drugie, to wszystko wtedy łatwiej tak przychodzi, jesteś najeżdżony, ścigasz się ze swoimi rówieśnikami, testujesz sobie sprzęt jeden, drugi, wygrywasz te biegi, budujesz pewność siebie i później przyjeżdżasz taki ligowy mecz i wszystko w sumie łatwiej przychodzi, jesteś taki najeżdżony, luźny, a kiedy masz jazdy mało, no to jeszcze nie ścigasz się pod taśmę raz na tydzień na przykład, to podjeżdżasz pod taśmę i wszystko się wydaje dziwne. Jeszcze obok koledzy stoją i też nawiną manetkę gazu na starcie i jeszcze nie słyszysz swojego motocykla, jeżeli nie jesteś w takim rytmie, więc ta jazda i częstotliwość startów jest bardzo ważna. No, teraz można sobie zadać takie pytanie, że przecież każdy junior, który zbliża się do końca wieku, ma tego świadomość, że nagle w wieku seniora będzie tych startów mu brakować. Czy ciężko jest w jakimś stopniu sobie ten kalendarz zapełnić jakimiś dodatkowymi startami, chociażby w ligach zagranicznych? Czy to jest faktycznie takie trudne? No bo to nie jest tak, że wy nie wiecie, że nagle zaczyna się sezon wasz pierwszy w gronie seniorów i nagle sobie uświadamiacie, o kurczę, zapomniałem, że przecież już nie ma młodzieżówki. No nie, wy o tym wiecie już o wiele wcześniej i na zasadzie lepiej zapobiegać niż leczyć. No czasami no, pytanie, jak ciężko jest właśnie ten kalendarz
zapełnić poprzez te ligi zagraniczne. Zawodnicy często no, biorą wszystko jak leci, różne turnieje i tak dalej, żeby ten kalendarz wypełnić. Dokładnie jest to, wiemy już o wcześniej, więc możemy sobie to zapełnić poprzez kontrakt z ligi zagranicznej, ale też tak miałem w tym roku, że miałem ligę zagraniczną, a biorą w sumie kiedy chcą i cię potrzebują, więc jeżeli w Polsce i mają więcej zawodników, to jeżeli w Polsce masz ten wynik, też patrzę na wynik w Polsce, jak tam nie idzie ci za bardzo, to też nie biorą i nie wołają cię na te mecze, więc jeżeli tutaj nie jedziesz dosyć dobrze, to później też się tam nie powołują i jest to dosyć ciężko przewidzieć przed sezonem, no bo kiedy jeździsz, ścigasz się, to zawsze też robić jak najwięcej tych punktów, jak najlepszy ten wynik, więc ciężko też to przewidzieć, a jakieś jeszcze dodatkowe ligi jak angielska, no to myślę, że na ten pierwszy sezon wejścia w seniora to byłby taki w ogóle dużo zmian, więc chyba najlepiej mieć tylko oprócz Polski jeszcze jedną ligę, bo wtedy jest trochę, myślę, spokojniej. To w takim razie jakie wnioski wyciągniesz w kontekście przyszłego sezonu, żeby właśnie nie powtórzyć tego słabszego sezonu w tym roku? Myślę, że na pewno będę miał gdzieś kontrakt w lidze szwedzkiej. O angielskiej też myślałem, ale jeszcze w sumie jeszcze to będziemy analizować wraz z moim wujkiem, ale myślę, że Szwecja chyba będzie lepszym, ale to jeszcze zobaczymy kierunkiem. A jak polepszyć przyszły sezon? No, myślę, że teraz też do końca jeździłem i też dużo próbowaliśmy i testowaliśmy. Więc myślę, że jakąś odnośnie do początku przyszłego sezonu mam. Nie skończyłem sezonu tak, że nie pasowało i go zakończyłem, tylko mamy jakieś przemyślenia, jakąś pracę wykonaliśmy i wiemy, że ono też nie poszło na marne. PGA Ekstraliga to jest to, na czym się teraz chcesz najmocniej skupić? Czy myślisz gdzieś tam z tyłu głowy na przykład o jakichś fajnych turniejach indywidualnych, Grand Prix, Stek? Gdzie mógłbyś no, powalczyć o jakieś fajne lokaty w tych cyklach? Dokładnie. Myślę, że tutaj tylko Liga Polska nie wchodzi w grę, na pewno Liga Zagraniczna i do tego byłoby zawsze w sumie chciałem jeździć w takich turniejach indywidualnych jak jest SEC czy Speedway Grand Prix, więc myślę, że będę dążył do tego, żeby tam znaleźć się jak najszybciej. No, taką namiastkę Grand Prix już zasmakowałeś, prawda? Dokładnie, udało mi się wystąpić w jednym turnieju rok temu w Toruniu, więc myślę, że fajnie jeździć się dobrymi zawodnikami obok siebie i fajna otoczka jest na takich imprezach, jak jest Speedway Grand Prix. No bo niby to samo co Ekstraliga, ci sami zawodnicy, ale jednak to są zawody indywidualne. Tutaj też czuć te różnice, jak się wyjeżdża na tor. To jest jednak coś innego. Dokładnie tak. Zdecydowanie inaczej. Każdy wtedy jedzie sam i każdy jedzie na więcej niż 100%. Patrzę na live chat. Mój imiennik Krystian Mikuła pyta, czy Jakub rozważa zmianę tunera na przyszły sezon. Nie rozważam. Nie przeszło mi w sumie takie coś przez myśl. Zawsze w sumie od początku kariery, kiedy przyszedłem do włókniarza, współpracuję z panem Ryszardem Kowalskim. Jestem z tej współpracy bardzo zadowolony i też tak zostanie w przyszłym sezonie i myślę, że na lata. Czyli mówiąc, że chcesz też poprawić swoją jazdę, popracować nad sobą, no to tutaj masz tu na myśli jakby siebie samego, bo ten sprzęt jest dobry, czyli takie elementy, nie wiem, jak start, tak? A może po prostu zapytam, jakie elementy czujesz, że musisz najmocniej poprawić w tej jeździe na rurze, tym rzemiośle Speedwaya? Dokładnie, sprzęt jest, myślę, bardzo dobry. Czasami ja też moimi błędami przegrywam, więc trzeba go odpowiednio ustawić. A jakie elementy chcę poprawić? Cały czas się uczę i myślę, że będę jeszcze długo. Na pewno też nad elementem startu bardzo też dużo pracuję.
I to, że nawet dobrze mi wychodzą, wygrywam, to i tak cały czas wracam z wujkiem do tych podstaw, bo jest to bardzo ważne, żeby cały czas o tym myśleć, o nogach, jak są ustawiane, o tym wszystkim. Więc nad tym pracuję, ale też jazdą na dystansie, żeby jeszcze lepiej jechać, lepiej atakować i lepiej wchodzić do przeciwnika, żeby te ataki robić jeszcze bardziej zdecydowane niż teraz je robiłem. Zanim zadam kolejne pytanie z live chatu, bardzo, bardzo ciekawe, myślę, to dopytam, jak wyglądają właśnie ta twoja współpraca z Robertem Miśkowiakiem, z twoim wujkiem, no bo wiadomo, że jak żużlowiec zaczyna swoją karierę, no to można powiedzieć, że niemalże w 100% słucha swojego starszego kolegi, w cudzysłowie, członka rodziny, tutaj już nie wnikam, jeśli chodzi o te rodzinne relacje, po prostu kogoś, kto jest twoim gdzieś tam mentorem. No ale jak jesteś starszy, to starasz się jakby być już bardziej samodzielny w podejmowaniu decyzji i w pewnym momencie tę tępowinę trzeba odciąć, więc po tych kilku latach współpracy z Robertem Miśkowiakiem, jak to się rozkłada, że nadal on ma, Robert Miśkowiak, taki duży wpływ na twoją jazdę? Czy ty już starasz się mówić nie, mówić weto, nie pozwalam, nie zgadzam się, robię po swojemu. Jak to wygląda? Myślę, że tak nie jest, że mam bardzo duży wpływ tutaj na moją karierę i na moją jazdę. Cały czas mi daje uwagi, bo gdyby nie wujek, to w sumie nie jeździłbym na żużlu. On mi wszystko, w sumie pierwsze motory to on mi dał i też miałem taką okazję, że mogłem spróbować swoich sił. Więc jestem mega mu za to wdzięczny i cały czas jest ze mną, ma bardzo dużą rolę odgrywa, bo zawsze dużo widzi też, kiedy ogląda na treningach mnie, gdzieś tam stoi sobie w miejscu, w którym najlepiej widzi, czy na zawodach, to też dobrze czuje i myślę, że czujemy razem podobnie. Czasami, kiedy różnimy się zdaniami, no to zawsze rozmawiamy i jakoś to analizujemy i zawsze dochodzimy do tego najlepszego, więc odgrywa mega rolę w moim teamie, za co jestem mega wdzięczny i w sumie będzie zawsze, myślę, ze mną jeździł i współpracował. No to są bardzo fajne słowa. No zapytałem, bo jesteś coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem, a im większe doświadczenie, tym większa wiedza, im większa wiedza, tym jakby większa samodzielność w podejmowaniu decyzji. Czasami historia zna takie przypadki, że już po kilku latach taka współpraca jest już coraz cięższa i ten mentor troszeczkę bardziej osuwa się w cień, bo wie, że no on już sobie radzi. To jest troszeczkę tak jak z tatą, który uczy syna jeździć na rowerze i ten kijek mu wsadza w tył rowerka, ale w pewnym momencie mu ten kijek wyciąga, bo już wie, że on sam sobie poradzi. Ale ty mówisz, że tutaj na razie tego nie trzeba. Dokładnie, zawsze, więc wujek będzie ze mną. Mamy też bardzo bliskie relacje, w sumie jak z bratem się dogadujemy i tak dużo czasu spędzamy ze sobą, czy zimą, czy w sezonie to już dopiero. Więc zimą też razem ze sobą trenujemy na sali, biegamy, czy jeździmy na motocross, więc zawsze fajnie ze sobą spędzamy czas. No to wracam do tego pytania z live czatu. Jeden z użytkowników pyta, czym był spowodowany twój trening w Gorzowie 5 października? Dokładnie, trenowałem na torze w Gorzowie. Chciałem w sumie pojeździć, bo dawno dosyć nie jeździłem, a miałem też turnieje 3 dni później, mógł być w Ostrowie, a był jednak przełożony, więc w pobliżu nikt nie trenowali, to zadzwoniłem do trenera pana Stanisława Chomskiego i tutaj się dowiedziałem, że mają trening, więc pozwolił mi na ten trening przyjechać. Więc dziękuję za ten trening. Na pewno fajnie jest pojeździć na torze innym niż Częstochowa. No i przy okazji dogadałeś się w sprawie kontraktu ze Stalą. Nie, na razie nie, więc na kontrakcie przyjdzie czas tutaj w listopadzie, kiedy będzie okienko transferowe. Wybacz, musiałem spróbować. Tutaj dziennikarskie wścibstwo tak sprawiło, że tutaj chciałem cię troszeczkę złapać, ale Jakub Miśkowiak czujny, nie daje się złapać na takie chwyty, ale dopytam, kiedy był ten moment, kiedy dowiedziałeś się, że będziesz jeździł w tym klubie, w którym będziesz jeździł. Nazwy nie mówimy, ale kiedy był ten moment, kiedy tak już wiedziałeś, że to będzie ten klub?
Myślę, że już takie przemyślenia miałem, mówię, w połowie sezonu, że właśnie w tym klubie będę. A, czyli od razu I wiedziałeś, że to ten klub, bo myślałem, że wtedy wiedziałeś, że odchodzisz, ale jeszcze nie wiedziałeś dokąd, ale czyli już wtedy wiedziałeś, że to będzie. myślałem, że już wtedy wiedziałem, że raczej na 9, no, że ten klub to będzie, bo ten klub w sumie już zabiegał o mnie od kilku lat i nawet jak nie miałem formy, to byli mną zainteresowani, więc już od razu wiedziałem, że na 99% tam. A były też propozycje z innych klubów? Było dużo tych ofert? Myślę, że nie było dużo, bo myślę, że większość chyba ma zawodnika na pozycję U24. Więc tutaj nie było jakoś dużo tych propozycji. No właśnie, pozycja U24. Uważasz, że to jest dobry pomysł? Uważasz, że jesteś beneficjentem tej pozycji, że gdyby nie było pozycji U24, to na przykład teraz miałbyś problem jeździć w Ekstralidze? Jesteś w stanie, no, pokusić się o takie stwierdzenie, że na przykład nie ma pozycji U24 i byłby problem ze znalezieniem klubu ekstraligowego. Czy uważasz to za słuszną ideę? Myślę, że na pewno trzeba tutaj pracować i bić się tutaj w górę cały czas jako zawodnik, bo U24 jest jeszcze 2 sezony, a później już jako polski senior, więc jest tutaj nad czym pracować i do czego dążyć, żeby być takim dobrze punktującym, solidnym zawodnikiem polskim. A chciałbym, żebyś tak odpowiedział na to pytanie, tak konkretnie. Czy to jest dobry pomysł, pozycja U24 z Twojej perspektywy, jako właśnie kogoś, który korzysta z tej? Czy uważasz, że tak, że to Ci pomogło, mo tak powiem? Myślę, że tak, jest to fajny przepis, bo jak się przechodzi z juniora na seniora, to ma szansę tutaj być w drużynie, ale jeżeli chodzi o w sumie biegi, to tych biegów też nie ma jakoś łatwych. Pozycja U24, w sumie to zależy, jak klub, w sumie tam, czy trener wystawia, ale te biegi też są, myślę, bardzo ciężkie, bo no, ale to zależy od ustawienia, w sumie, trenera. No tak, poza tym też, no, często jest tak, że możesz być na pozycji 24, ale może zastąpić cię junior albo rezerwowy, który spełnia właśnie ten przepis, więc też nie do końca jest tak, że jak jesteś na tej pozycji, to już musisz mieć lżej. Poza tym, no, twoja średnia po zakończeniu wieku juniora była na tyle wysoka, że nawet bez tej pozycji, gdyby jej nie było U24, to i tak byś w tej ekstralidze, zakładam, że jeździł, bo ten sezon ostatni jako junior miałeś fenomenalny. Także tutaj akurat tobie nie groziło, że mógłbyś z ekstraligi wypaść. Patrzę jeszcze na nasz live chat. Powoli będziemy zbliżać się, proszę Państwa, do końca naszego programu, więc myślę, że jeszcze parę pytań na koniec zadam. Ja jeszcze tutaj w międzyczasie będę szukał, ale zadam Ci swoje pytanie, Kuba. Czego najbardziej żałujesz, jeśli chodzi o te 5 lat jazdy we włókniarzu? Na razie nie chcę niczego sugerować, ale więc takie pytanie otwarte zostawiam. Czego najbardziej żałujesz, jeśli chodzi o jazdę we włókniarzu? Myślę, że niczego nie żałuję, bo poszedłem tam, żeby się rozwinąć jako junior i w sumie za juniora udało mi się wszystko osiągnąć, co tylko mogłem jako junior, więc rozwinąłem się tam naprawdę, myślę, że dobrze. I niczego nie żałuję, bo nawet ten rok jako U24 też myślę, były jakieś te lepsze i gorsze mecze, więc nie było tak, że były tylko złe mecze, a były też te dobre mecze z mojej strony. To potraktowałeś to pytanie, no to było otwarte pytanie, więc miałeś prawo to pytanie tak zinterpretować, tak indywidualnie. Natomiast ja chciałem zasugerować, że no chyba możesz żałować w wyniku sukcesu drużynowego, bo te dwa brązowe medale to
To oczywiście można mówić, że to jest sukces, ale no ten potencjał włókniarza na przestrzeni tych lat, zwłaszcza wtedy, kiedy stanowiłeś parę juniorską z Mateuszem Świdnickim, no to był potencjał na co najmniej finał Ekstraligi. Były te ten finał z Gorzowem pamiętny, gdzie było o krok od finału. Także no, były takie momenty, gdzie ten finał był o krok. Ja nie mówię Mistrzostwo Polskie, ale chociaż ten upragniony finał Ekstraligi, gdzie włókniarz jeszcze nigdy w finale Ekstraligi nie był. Także chyba tego można żałować. Dokładnie tak. Myślę, że tego bardzo żałuję. W zeszłym roku, kiedy mieliśmy, myślę, dobrych juniorów we włókniarzu, wraz z Mateuszem tutaj dobrą parę stanowiliśmy i tego żałuję, że nie udało się wtedy wejść do finału. Tak naprawdę zabrakło jednego punkta. Więc to mega bolało naprawdę. No i myślę, że też szkoda tego sezonu 2020, kiedy tam był walkover też w meczu z Gorzowem. I wtedy też myślę, że znaleźlibyśmy się w finale Ekstraligi, wtedy, kiedy jeździł u nas Jason Doyle. Tak, potencjał kadrowy wtedy w Włókniarzu był bardzo duży, jeśli chodzi o właśnie tę niwę seniorską, jak i juniorską. Więc tutaj kibice Włókniarza mogą chyba najbardziej ubolewać, że mając najlepszy duet juniorów w Polsce w pewnym momencie, czyli Miśkowiak i Świdnicki, no nie udało się do tego finału Ekstraligi awansować. No, różne względy o tym zadecydowały, więc nie będziemy teraz tego rozdrapywać. Jest dużo fajnych tutaj komentarzy. No, kibice z Gorzowa przede wszystkim tutaj atakują nasz live chat w cudzysłowie i mówią, że no, na pewno będziesz sobie świetnie radził w Gorzowie. Ja wiem, że ty nic nie możesz powiedzieć na ten temat, ale tutaj wielu kibiców cię pozdrawia, ale też wielu kibiców z Częstochowy cię pozdrawia na tym live czacie i dziękuję ci po prostu za tę jazdę w ciągu tych ostatnich 5 lat, bo mimo tego słabszego tego sezonu jednak to był bardzo fajny okres Jakuba Miśkowiaka w Częstochowie. Skoro też kibice tak tutaj piszą, to znaczy, że to jest chyba najwyższa wartość, być docenionym przez kibiców. Tak, też dziękuję bardzo. Dziękuję za w sumie te wszystkie lata, za doping na stadionie, bo naprawdę ten stadion zawsze robi duże wrażenie i świetnie się tam czuję. Zawsze jestem tam dobrze dopingowany i nawet po tych złych meczach nigdy nic złego nie usłyszałem, więc naprawdę świetnie kibice i bardzo dziękuję za doping na stadionie. Jakub, dziękuję kibicom, a ja jeszcze patrzę ostatnio, ja już swój zestaw pytań praktycznie wyczerpałem, więc jeszcze tylko patrzę na live chat, czy są jeszcze jakieś ciekawe pytania. Tutaj jest pytanie na przykład, z jakim żużlowcem utrzymujesz najbardziej przyjacielskie stosunki w tym momencie. Ja pytałem o żużlowca włókniarza, ale tutaj jest takie pytanie ogólnie. To jest takim twoim żużlowym kumplem największym? Myślę, że nie mam z kimś jakichś takich na co dzień tutaj relacji, że się jakoś kolegujemy. Bardziej się z tymi kolegami wszystkimi gada, kiedy jest sezon, a poza sezonem to nie mam tak jakichś tutaj takich relacji bliskich z żadnym zawodnikiem. Rozumiem. Kolejne pytanie. Czy Kuba będzie się wprowadzał do miasta, w którym będzie jeździł? Nie. W sumie tutaj bazę zawsze mam w Rawiczu, mam obok domu warsztat, więc zawsze, nieważne gdzie będę jeździł, to główna baza będzie tutaj w Rawiczu, więc jest tu zawsze wszystko przygotowane do mycia. Warsztat jest też dosyć duży, więc zawsze najlepiej mi się tutaj wszystko przygotowuje do meczu. No, jest też kolejne pytanie o Gorzów, ale ja je troszeczkę zmienię. Mianowicie, czy już w poprzednim sezonie była opcja, żebyś zmienił klub, czy wtedy jeszcze nie chciałeś zmieniać klubu i chciałeś jeździć we Włókniarzu? Czy dopiero w tym roku stwierdziłeś, że chcesz zmienić klub? Była też w zeszłym roku taka opcja, ale jej nie skorzystałem. Ale to było tak, że się wahałeś, że to były propozycje, ale czy ty rozważałeś odejście na tej zasadzie? Też nad tym myślałem, żeby zmienić coś, ale
Też nie chciałem tak od razu po zakończeniu juniora. Mówię, jeszcze sezon fajnie objeździć na tym torze, co jeździłem jako junior. Więc nie żałuję tego i teraz przyszła pora na zmiany. I tu chyba postawimy, proszę Państwa, kropkę. Tutaj nie będę pytał od razu, mówię o regulaminy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Jakub Miśkowiak nie jest tutaj adresatem tego pytania, jeżeli będziemy mieć kogoś, może z prezesów. Prezesi są, proszę Państwa, najlepszymi rozmówcami, jeśli chodzi o regulaminy, co by zmienili, co nie, więc tutaj na pewno takich pytań Jakubowi oszczędzę, więc myślę, że tak patrząc kątem oka na nasz live chat, postawimy kropkę. O, tutaj chyba był ten komentarz. Dzięki za lata spędzone w Częstochowie. Sporo fajnych występów, pisze jeden z użytkowników. No, tutaj to są ta druga część pytania. Nie wiem, czy widzisz to pytanie. Widzę, widzę. Może się chcesz odnieść, jak chcesz, czy było coś nie tak. Myślę, że miałem we włókniarzu żadnych tam, z nikim żadnych, w sumie nie było żadnych kwasów, czy z prezesem, czy z nikim. Więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Tam były może gdzieś tam w magazynach jakieś tam kwasy, że mieli do siebie tam problem, chyba tam chodzi o dwóch duńczyków bardziej, o przygotowanie toru, więc no myślę, że no, każdy ma swoje poglądy i prawo do wyrażenia swojej opinii. No tak się mówi, że z Duńczykami ciężko się współpracuje i nie chodzi tu o konkretne nazwiska, tylko po prostu to jest taka, no tak się mówi, taka nacja, że tam ciężko się z nimi dogadywać. Myślę, że nie każdy, to w sumie zależy chyba od człowieka, a są tacy, z którymi fajnie pogadać i ma się fajne relacje. Też tak uważam, że nie ma co patrzeć na narodowość, więc jeszcze tutaj zawiesiłem swój głos, nie ma żadnych pytań. Jakub Miśkowiak był gościem magazynu Best Speedway TV w ten późny wtorkowy wieczór. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, Jakub. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia w nowym klubie. No i teraz wakacje, tak, dla żużlowców. Okres zimowy, więc odpoczywaj, przygotowuj się do kolejnego sezonu, bo na pewno będziemy chcieli dopingować ci w nadchodzącym sezonie PGE Ekstraligi. Jeszcze raz dziękuję, Jakub Miśkowiak. Dziękuję Państwu za wszystkie pytania, które zadałem, których nie zdążyłem zadać, i widzimy się przy kolejnej okazji. Miłego wieczoru. Dobranoc, do widzenia. Dziękuję bardzo, dobranoc.